Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. A gościem Agnieszki Michajłow, gościem Radia Gdańsk jest Przemysław Marchlewicz z Prawa i Sprawiedliwości, radny Sejmiku Pomorskiego. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Po wczorajszym proteście pracowników szpitala Kościerskiego Szpitala przed Urzędem Marszałkowskim wydaje się, że są umiarkowanie uspokojeni, bo dostali jakiś dokument, że te pieniądze, które co prawda zostaną im wpłacone w ratach, ale jednak dostaną w kwietniu. Od kiedy radni z Komisji Zdrowia wiedzieli o kłopotach w szpitalu w Kościerzynie? Czy sytuacja zadłużenia szpitala w Kościerzynie była znana radnym od wielu miesięcy. A utrata płynności finansowej? O utracie płynności finansowej nie wiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się z mediów. Natomiast jeszcze patrząc na to historycznie, kilka miesięcy temu byliśmy informowani o tym, że plan restrukturyzacji szpitala w Kościerzynie jest najlepszym planem w województwie pomorskim. I zdecydowanie ta cała sytuacja z kościerskim szpitalem, z którą mamy w tej chwili do czynienia, no, kładzie się potężnym cieniem na zarządzie województwa. Uważam, że jest to jeden z poważniejszych kryzysów, do którego zarząd województwa doprowadził sam, bo tutaj nie możemy mówić o płatniku, nie możemy mówić o winie. Ale jak to zarząd doprowadził do tego, w jaki sposób doprowadził do utraty płynności? Ja chciałbym postawić tezę, że... Przecież to nie zarząd płaci pieniądze. To nie zarząd oczywiście płaci pieniądze, natomiast mamy tutaj do czynienia z winą w nadzorze. Jeżeli, tak jak powiedziałem, kilka miesięcy jesteśmy informowani, że plan restrukturyzacji szpitala jest najlepszym planem w województwie, jest realizowany, a potem dochodzi do sytuacji takiej, jakiej dochodzi, że okazuje się, że jest tam wiele umów, o których istnieniu, że tak powiem, nie wszyscy wiedzieli, z których zobowiązania wynikające... Ale mówi pan, że zarząd województwa przed wami, przed radnymi ukrywał jakieś informacje? Znaczy, ja bym nie powiedział, że ukrywał przed nami informacje, bo informował nas, że sytuacja z zadłużeniem jest, że tak powiem, poważna, natomiast uspokajano nas, że sytuacja jest pod kontrolą, że zobowiązaniami można zarządzać, że tutaj jesteśmy w kontakcie z wierzycielami i tak dalej. No, a na dzień dzisiejszy okazało się, że sytuacja okazała się zupełnie odwrotna. No tak, ale wie pan dobrze, że dyrektor Styczyński, Andrzej Styczyński został zmuszony właściwie do odejścia ze szpitala właśnie w konsekwencji kontroli Urzędu Marszałkowskiego, bo się okazało, że coś tam nie jest dobrze, w porządku. To pytanie tylko, kiedy ta kontrola była? Jeżeli zobowiązania rosną od wielu lat i stajemy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy w tej chwili, że na przykład dowiadujemy się, czy też załoga dowiaduje się o tym, że 30% wynagrodzeń będzie zapłacone mniej w danym miesiącu. Wydaje się, że jeszcze, a w międzyczasie trwa dyskusja dotycząca przekształcenia tego szpitala w spółkę. My jako radni pytamy, dlaczego najpierw nie zbilansujecie szpitala, a potem myślicie o przekształcaniu. Ale czym? Kto ma to zbilansować? Kto ma zapłacić ten dług ponad 90-milionowy? Tutaj nikt nie powiedział, że przekształcenie szpitala w spółkę również nie spowoduje zapłaty tego długu. Ale przyzna pan, że jest chociaż szansa za skorzystanie z budżetowych pieniędzy, częściowo. Tak, ale z tych 96 milionów złotych to będzie 16 bodajże milionów złotych na kolejne 20 milionów, słyszymy deklaracje. A to skąd wziąć w takim razie ponad 90? Jak zbilansować tego? Ja nie jestem w stanie tego na to pytanie odpowiedzieć. Ale wie pan, to jest nierozwiązywalny problem. Przekształcamy szpital w spółkę. W kolejnego dnia po tym, jak szpital zostanie w spółkę przekształcony, któryś z wierzycieli złoży wniosek o upadłość i tej spółki i być może to jest droga. Natomiast uważam, że jest to obarczone bardzo, bardzo dużym ryzykiem. Te działania, które zostały podjęte i tak jak powiedziałem, chciałbym wskazać, że jest to zdecydowanie niestety wina w nadzorze ze strony samorządu województwa, ze strony zarządu województwa. A to jest wina marszałka, pani wicemarszałek Zychcisoń, dyrektora departamentu. Jak pan to jakoś widzi? Znaczy ja niechętnie, że tak powiem, poddaję krytyce sprawy personalne, ale mam wrażenie, że i to jest zresztą wrażenie, które jest również dzielone przez działaczy Platformy Obywatelskiej, że pani marszałek Zychcisoń nie, przy całej do niej sympatii i szacunku, nie jest w stanie tego tematu ogarnąć. Stąd czy mówi pan, że się nie zna na tym, czym się zajmuje? Nie chcę mówić, że się nie zna, tylko chcę mówić, że nie ma pomysłu na to. My jako radni od wielu miesięcy, w zasadzie już od 2,5 roku, prosimy o to, żeby przedstawiono nam, jaki jest konkretny plan długookresowy na restrukturyzację służby zdrowia przy założeniu tych wszystkich niewiadomych, które wiemy. Wiemy, że mamy problem z płatnikiem. Ale jest plan przekształcenia poszczególnych szpitali, tak? Nawet częściowo jest obecnie realizowany i tak dalej. No to jakiś plan jest, ale to nie o to chodzi. Nie, chodziłoby o plan, który ma, że tak powiem, który jest bardziej planem długookresowym. Nie tylko na kilka miesięcy i na to, żeby skorzystać z prywatyzacji. Na dzisiaj, znaczy nie z prywatyzacji, tylko skorzystać ze środków budżetowych w kontekście przekształcenia w spółki szpitali. To jest zdecydowanie za mało.
My chcielibyśmy się dowiedzieć, czy taka sieć szpitali w województwie jest siecią optymalną. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim kierunku będą szły poszczególne szpitale i w jakim kierunku się mają rozwijać. Na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z konkurencją również pomiędzy tymi szpitalami. Mamy wiele problemów systemowych, które są nierozwiązane nie tylko z punktu widzenia płatnika, ale przede wszystkim z punktu widzenia właściciela. No, że tu przywołam temat niechętnie poruszany w mediach, czyli temat kontraktów dla lekarzy. Na dzień dzisiejszy system kontraktowy, który został w taki sposób stworzony, że promuje taką działalność akordową, czyli im więcej wykonamy operacji, tym więcej zarobimy pieniędzy, niezależnie od tego, czy te operacje mają sens, czy operacje sensu nie mają. Jest to jeden z wielu problemów, który jest do rozwiązania na poziomie samorządu województwa, bez oglądania się na płatnika i bez oglądania się a na... A pan wolałby, żebyśmy wrócili do systemu etatów, w którym operacje w szpitalach odbywały się do 12? Zdecydowanie nie. Myślę, że należy szukać takiego systemu, być może w oparciu o kontrakty, który będzie promował, który będzie poddawał się jakiejkolwiek kontroli. Dobrze, ale pan by zaryzykował takie twierdzenie, jakie formują działacze z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że to jest wieloletnie celowe działanie na szkodę szpitala, żeby doprowadzić do jakiegoś sprzedaży? Ja się nie zgadzam z tą tezą. Sprzedaży? Słyszałem ją z wielu ust i ze strony pracowników i ze strony działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uważam, że jest to teza za daleko idąca, co nie zmienia faktu, że wina w nadzorze jest ewidentna tutaj, po stronie zarządu województwa. A teraz jakoś się interesujecie innymi szpitalami jako radni? No, w ostatnich tygodniach to główny temat naszych dyskusji to jest szpital w Kościerzynie, bo jak powiedziałem, oddzielmy sobie tą kwestię przeszłości, przy czym absolutnie jest tutaj, powtarzam, jest tu wina zarządu województwa, natomiast jest kwestia przyszłości tego szpitala. Szpital, zdaniem pana marszałka, ma się zbilansować jeszcze w tym roku, ale no, sytuacja jest dynamiczna. Pan dyrektor Krzywosiński wskazuje już w wypowiedziach, że po pierwsze jest dyrektorem tylko na krótki okres czasu. No bo tak został powołany. Po drugie jest poddawany atakowi wierzycieli, tak? Pomimo tego, że jeszcze tam miesiąc temu byliśmy informowani, że sytuacja z wierzycielami jest mniej więcej opanowana. Wysokość zobowiązań co do złotówki też chyba nadal nie jest wyjaśniona, bo nadal trwają dyskusje, jakie zobowiązania wynikają z poszczególnych umów, a jednocześnie trwa proces przekształcenia. Czyli cała ta sytuacja rzeczywiście stawia pod znakiem zapytania przyszłość tego szpitala. I ja bym się nie odżegnywał od pomysłów dotyczących inwestorów zewnętrznych, którzy mogliby potencjalnie do szpitala w Kościerzynie wejść. Natomiast na dzień dzisiejszy, w takim stanie tego podmiotu, jaki jest, nawet po restrukturyzacji, nawet po tym oddłużeniu z tego planu rządowego, ten żaden inwestor rozsądnie myślący do tego szpitala nie wejdzie. Ja myślę, że zarząd województwa sobie doskonale zdaje z tego sprawę i przede wszystkim będzie musiał bronić spółki przed upadłością. A to nie jest dobry kierunek, żeby martwić się jeszcze tego typu problemami, mając problemy z samą jednostką i z tak dużym zadłużeniem. To prawda, no i problem nie dotyczą tylko jednego szpitala. Dobrze, oglądał pan te filmy o katastrofie smoleńskiej? Oglądałem, obejrzałem ten drugi, tego pierwszego. Nie dojechałem jeszcze z pracy. A co pan tak sobie myśli po 3 latach o tej katastrofie? No, smutne mam myśli raczej, smutne. Uważam, że sprawa nie jest wyjaśniona. Uważam, że sprawa tego wyjaśnienia wymaga. Ale na poziomie prokuratury, nie wiem, profesorów, uczelni, na jakim poziomie? Panie redaktor, no zdecydowanie na poziomie prokuratury. No ostatnio kilka faktów miało miejsce. Pierwszy był taki, że przyznano status pokrzywdzonego rodzinie świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, co będzie powodowało możliwość składania pewnych wniosków dowodowych i takiej bardziej otwartej dyskusji z prokuraturą. Słyszymy z zespołu pana posła Antoniego Macierewicza, że zostaną ujawnione jakieś nowe fakty, nowe informacje, nowe filmy. Oczywiście mam tutaj tylko i wyłącznie, podobnie jak pani, przekaz z mediów w tej sprawie, ale bardzo jestem tego ciekaw. Zaczynam mieć wrażenie za to, że z jednej strony jest próba podjęcia dyskusji na poziomie merytorycznym, a z drugiej strony tak jest taki historyczny krzyk, tak jak wczoraj w telewizji profesora Krzemińskiego czy redaktora z Gazety Wyborczej. Ale... No, to mam takie poczucie, że powstała, jak mówiło się jeszcze pół roku temu, rok temu o sekcie smoleńskiej, taka powstała sekta antysmoleńska. Nie ma dyskusji na ten temat. Czy zostanie to kiedykolwiek wyjaśnione? Nie wiem, ja bardzo bym chciał. A nie ma pan takiego wrażenia, że nikomu tak naprawdę nie zależy na zakończeniu tego sporu smoleńskiego? Nie mam takiego może oprócz rodzin? Zdecydowanie nie mam takiego wrażenia. Uważam, że należy to skończyć w sposób taki, żeby doprowadzić do
powstania zespołu, czy też wyjaśnienia sprawy od początku do końca. Ale przecież wie pan, że jak skład takiego zespołu, kto ustali, że to jest obiektywny skład zespołu? Panie redaktor, gdzie jest akcja, gdzie jest redakcja, reakcja? Jeżeli tutaj przyczyną tej całej sytuacji jest indolencja w wyjaśnianiu sprawy przez polski rząd i niezależnie od tego, co się wydarzyło przez prokuraturę, chyba raczej. No, komisja Millera to komisja rządowa. No tak, ale z jednej strony mamy komisję Millera, z drugiej strony mamy komisję Antoniego Macierewicza. I niech pan tutaj znajdzie złoty środek. Ale próby były podejmowane, były dyskusje, siadają profesorowie, tam są nie tylko politycy. Widział pan, jak się zachowują? No wczoraj pan to przecież widział. Dziwnie się zachowywali. Jakiś koniec? Oczywiście końca nie widać, co nie zmienia faktu, że i rodzinom, i nam wszystkim, myślę, należy się wyjaśnienie tego i ja nie mogę się zgodzić z taką tezą, że nikomu na tym nie zależy. Zależy nam wszystkim. Zdecydowanie zależy nam wszystkim. Choćby w imię pamięci, o świętej pamięci panu profesorze, prezydencie Lechu Kaczyńskim i całym gronie tych wspaniałych ludzi, którzy tam zginęli, to ze wszystkich środowisk politycznych. Bardzo nam na tym zależy i tu naprawdę niezależnie ta cała dyskusja, wmieszanie w tą całą dyskusję polityki rzeczywiście tej sprawie bardzo zaszkodziło. Co nie zmienia faktu, że tak jak powiedziałem wcześniej, że wina nie jest rozłożona w mojej ocenie porówno i tutaj polski rząd rzeczywiście zawiódł w wielu miejscach. Państwo zawiodło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.